Dobry wieczór Państwu. Cieszy nas lepsza frekwencja na konferencji prasowej. Rozumiemy elektryzujące derby Lubelszczyzny. Przedstawiam trenera zespołu Chełmianki, pan Artur Bożyk, trenera Motoru Lublin, pan Marcin Sasal. I proszę o analizę meczu trenera naszych gości. Bardzo się cieszę, że kolejna nasza wizyta na tym obiekcie przynosi bardzo emocjonujące spotkanie, które myślę, że bardzo usatysfakcjonowało tych ludzi, którzy tutaj dzisiaj odwiedzili stadion. Początek meczu należał do Motoru. Z kolei w drugiej części, w pierwszej połowie, gdybyśmy zachowali więcej spokoju i nie popełnili błędów technicznych w strefie wykończenia akcji, no to wtedy moglibyśmy wyjść na prowadzenie. Druga połowa to mecz otwarty. Oba zespoły zainteresowane tylko zwycięstwem. A porażka była spowodowana tym, że przeciwnik wykorzystał siłę ławki rezerwowych. Indywidualny pojedynek został wygrany w sektorze, potem bardzo dobry strzał. A my niewłaściwie zareagowaliśmy właśnie w tamtym momencie, kiedy właśnie zawodnik prawoskrzydłowy był kontuzjowany. Należało uzupełnić tamtą strefę, tego zabrakło. I po 3 sekundach wygrana mała gra, a finał to była ta bramka, która zapewniła rywalowi dzisiaj zwycięstwo. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Proszę trenera gospodarza. Myślę, że Motor zagrał dwie różne połowy. Pierwszą trochę nerwową i gra nam się nie kleiła. Trochę my sami żeśmy sobie popsuli pewne założenia, nie umieliśmy popracować na skrzydłach i szukać przestrzeni poza obroną Chełmianki, tylko staraliśmy się rozgrywać tutaj zaraz za liną środkową boiska. Z tego tytułu były straty i kontry, których w meczu było sporo i na szczęście bez konsekwencji, chociaż kilka groźnych sytuacji na pewno było. W drugiej połowie rzeczywiście zrobił się i mecz walki, i mecz wielu sytuacji. Myślę, że stworzyliśmy ich sporo, było kilka klarownych, ale i bramkarz dobrze się zachował po sytuacji Nowaka, i też były sytuacje, które blokowali obrońcy. Czekaliśmy na tą jedną akcję, wiedzieliśmy, że jakaś siła Chełmianki, że to są odbiory piłki i gra z kontrataku przede wszystkim, i staraliśmy się zapobiec temu sposobowi gry, ale myślę, że tutaj charakter chłopaki pokazali. Mecz był rzeczywiście otwarty i mecz był ostry. Sporo fauli, sporo sytuacji, ale cieszymy się, że podtrzymaliśmy tą zwycięską pasę na arenie w tym roku 2017 dalej. Liczymy dalej, że do końca tak będzie. 3 punkty dopisaliśmy i walczymy. W kolejnych meczach zostały 4 kolejki i myślę, że drużyna pokazała, że chce wygrywać, i będziemy się starali w następnych meczach też zapunktować. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wypowiedź. Proszę Państwa dziennikarzy o zadawanie pytań. Pytanie do trenera Sasala. Czy ta czerwona kartka dla Julka zasłużona Pana zdaniem? No, ja nie będę tutaj, nie jestem kolegium sędziów i nie będę tego oceniał, ale z mojej perspektywy Julek źle przyjął piłkę, wypuścił sobie, i to nie jest tak, że on ostrą nogą wpadł w zawodnika, tylko rzeczywiście jego sytuacja była, było ostre zagranie, natomiast Kompanicki, bodajże, nie pamiętam, któryś z zawodników, on też chyba nie cofnął nogi, a ucierpiał, i ta chwila cierpienia trwała tyle, aż sędzia wyciągnął czerwony karton, i dla mnie różowa kartka, a nie czerwona. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do obu trenerów tak naprawdę. Chciałem zapytać o tą sytuację, kiedy padła bramka dla Chełmianki, bo tutaj sporo komentarzy to wywołało. Jak panowie się odnoszą do tej sytuacji? Czy faktycznie tam gdzieś był spalony? No bo pewnie rozmawiali panowie już z zawodnikami i gdzieś tam, jak to z ich perspektywy wyglądało? Sytuacja dosyć przejrzysta jak dla mnie. Powodem tego, że została nieuznana, był jakoby jeden z zawodników Chełmianki ograniczył widoczność, utrudnił interwencję bramkarzowi, nie? Gdzie znajdowała się piłka po tym uderzeniu w
lewym górnym rogu bramkarza, który nie zareagował w ogóle na to uderzenie. W zasadzie dosyć przejrzysty, jeśli zobaczy ten materiał i tą bramkę, która padła, jeśli już muszę się do niej odnosić, czego wcześniej nie zrobiłem. Ja rozumiem, że teraz będziemy szukać jakiś tam, że motor wygrał 1-0, to będziemy szukać, że ktoś bramki nie uznał, że to faul, to kartka, to tamto odchodzi? Tak? Nie, Bartku? Nie, chciałem tylko zapytać, jak panowie się odnoszą. Muszę zapytać sędziego, jeszcze są na stadionie, myślę, że lepiej to wytłumaczą niż ja. Nie wiem. Ale sędzia nie uczestniczy w konferencji. Proszę? Sędzia nie uczestniczy w konferencji prasowej. Zauważam. Dziękuję za podpowiedź. Proszę bardzo. Kto z państwa chce zadać pytanie? Proszę. Czy jest szansa, że będzie motor grał dwoma napastnikami, bo cały czas albo Kozban, albo Nowak? My gramy trzema. 1-4-3-3. No ale to z takimi dwoma typowymi dziewiątkami mi chodzi. Aha. Rozumiem. To może pan będzie w składu stał? Się zapytałem, czy będzie... Ja nie wiem. Po prostu nie rozumiem tego. Uważa pan, że motor jest nieskuteczną duszą? Czy ja powiedziałem w ten sposób? Potrzeba dwóch napastników. Powiedziałem, jeden i drugi napastnik strzelają bramki, dlatego ciekawy, czy zagrają razem. Bo do tej pory nie wychodzili razem od początku. Tak, mieliśmy w okresie przygotowawczym mecze i uznałem, i poza tym też ćwiczę jakąś taktykę, w związku z tym taka jest nasza decyzja sztabu i nie było tutaj konieczności, żeby w tym momencie zagrać na dwóch napastników. W tym momencie. Ale ja się nie deklaruję, że nie skorzystamy z tej sytuacji. Proszę się, mimo wszystko nie bać się zadawać pytań następnych. Czy ktoś z państwa? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Za tydzień Włóczanka Wólka Pełkińska, a za dwa tygodnie Orlen Radzyń Podlaski. Dziękuję.